4. Tak jest. Z nami za moment pojawi się zaszczytny gość, Andrzej Krakowski, i na powitanie coś bardzo, bardzo wyjątkowego, coś bardzo specjalnego, a będzie to piękna opowieść, kołysanka z filmu Dziecko Rosemary. Rosemary Baby, film, który ukazał się w 69 roku, a muzykę skomponował Krzysztof Komeda w 68. Tak jest, panie i panowie, to jeden z najpiękniejszych motywów muzycznych, chociaż tak ciężkiego filmu. Z nami Andrzej Krakowski. Witam serdecznie, panie Andrzeju. Witam również. Przepięknie dziękuję, że jest pan z nami i jeszcze raz przepraszam, że w zeszłym tygodniu zamęczyłem opowieściami. Może nie, no, lubi pan wspominać? To jest chyba mój zawód wspominać. Tak jest. Tak. Wiele razy zastanawiam się, jaka jest moja rola w życiu w ogóle, w końcu doszedłem do wniosku, że chyba, bo znalazłem się tyle razy w tak dziwnych sytuacjach, takich nietypowych sytuacjach, które potem się okazały jakimiś historycznymi, że doszedłem do wniosku, że chyba moją rolą w życiu jest bycie świadkiem i przekazywanie tego dalej. To prawda, to prawda. Jest to fascynujące i panie Andrzeju, w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o pana rodzinie, a dzisiaj chciałbym porozmawiać, pozwolę sobie tak określić, o starszych kolegach. No, chętnie porozmawiam. Fajnie. Pojawi się Marek Chłasko, no i oczywiście nieprzypadkowo motyw muzyczny z Dziecka Rosemary, który skomponował Krzysztof Komeda w 68 roku, a na światło dzienne film pojawił się rok później. Później były te tragiczne, szalenie tragiczne losy, ale zostawmy tą historię i też proszę o wybaczenie słuchaczy, że tak cztery dekady do przodu, bo tak naprawdę chyba pan mógłby opowiadać o początkach Hollywood, o Polakach, o polskim pochodzeniu w Hollywood od samego początku. Ja tak brutalnie w te lata 60. dzisiaj chciałbym. Faktem jest, że nie da się nie opowiadać o nich, ale może nie dzisiaj, ale to prawda, że nie byłoby Hollywoodu, gdyby nie ludzie z Polski. Fajnie. I to rzeczywiście dzisiaj już chyba nawet nie ma takiej dziedziny medialnej, która jakbyśmy nie zwinęli, nie zaczęła się gdzieś, jakbyśmy wbili szpilkę w Warszawę to i zakreślili cyrklem koło, to w promieniu, nie wiem, 250-300 kilometrów. I tu możemy być chyba dumni, ale nie jest to, prawda, ta nowa moda narodowe, prawda, bo w Polsce teraz wszystko jest narodowe, narodowe media i raczej no nie w tą stronę, prawda? No ja w ogóle mam problem z definicjami, co to, prawda, kiedyś chciałem znaleźć, co to znaczy, usiłowałem odnaleźć trzy definicje w słownikach, co to znaczy Polak, co to znaczy ojczyzna i co to znaczy naród. I tak naprawdę nie znalazłem ani jednej, której nie można by było obalić jednym prostym pytaniem. Także nie ma czegoś takiego. To jest bardzo abstrakcyjne i emocjonalne w ogóle.
nie wiem, to jest wykorzystywanie tego typu, prawda, nalepek w zasadzie. Zdecydowanie. Na, po to, żeby ludzi dzielić, a nie żeby tworzyć nowego, tak. No właśnie, i myślę, że przy okazji marszałka Piłsudskiego warto wspomnieć, bo rzeczywiście było to państwo narodowe, to najpiękniejsze, gdzie Piłsudski powiedział, że ten, kto odda za życie swoje za ojczyznę, ten jest Polakiem, automatycznie, stuprocentowym, tutaj się nie ma czego doszukiwać, i troszeczkę po śmierci Józefa Piłsudskiego się to nasze państwo pozmieniało, radykalnie ta narodowość też się zmieniła. Ale zostawmy, panie Andrzeju, bo w zeszłym tygodniu opowiadał pan śmieszną anegdotę z udziałem Marka Chłaski, którym ten double clutch, tak? Który mnie uczył, jak prowadzić samochód, jak sprawić ciężarówkę przez telefon, tak, tak. No i tutaj chciałbym pana poprosić, jak pan to przeżywa wszystko w swoich wspomnieniach, bo długo, długo się nie mówiło, bo taki to był temat tabu. Ta przyjaźń Krzysztofa Trzcińskiego, komedy, z Markiem Chłasko, który no, po pewnej chyba libacji alkoholowej, prawda? Jak to wyglądało? Jak pan to... No ja byłem świadkiem tego, tak, że nie muszę specjalnie daleko sięgać. I to jest jeden z tych, zresztą notabene, mitów, który narósł w Polsce, który się wziął stąd, ta wersja, która krążyła po Polsce, że Krzysztof poszedł z Markiem Chłasko na spacer, tak, to wzięła się z nieprawdziwej opowieści Zofii Komedowej. No proszę. Tak, no proszę. Ale ta wersja się pokazała w jej książce, którą ona wydała. Ja wtedy mieszkałem w Stanach. Ta książka zatoczyła dosyć szerokie kręgi czy koła w Polsce. A jak ja się o niej dowiedziałem, to minęło już chyba dobre 15 lat. Rozumiem. A z Komedową, z Zosią Komedową łączyły mnie bardzo bliskie stosunki, do tego bliskie, że nie tylko byłem, prawda, naocznym świadkiem tego, co się stało z Krzysztofem, ale gdy Zosia przyjechała w lutym 69 roku, żeby Krzysztofa zabrać do Polski. Ona, z wyjątkiem pierwszego tygodnia, który spędziła mieszkając u Henryka Grünberga i u jego żony Krysi Walczak, resztę pobytu, czyli 2 miesiące, mieszkała u mnie. Także dokładnie wiem, co się działo każdego dnia, każdej nocy. To przepraszam najmocniej, pozwolę sobie zadać to pytanie, czy nie uważa pan, że medycyna, rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu na temat medycyny sowieckiej i medycyny amerykańskiej, meksykańskiej, prawda, za miedzą, ale teraz to radykalne pytanie. Czy gdyby Krzysztof był operowany w Ameryce, nic by to nie pomogło. Bo to niestety to nie na tym, nie o to się wszystko, prawda, rozbiło, za przeproszeniem. To się wszystko odbyło tak, więc ja byłem jedyny, który pracował, miał stałą pracę, prawda, tam dookoła Romka Polańskiego było, ja to ich nazywałem polskim satyrykonem, była taka grupa ludzi, Krzysztof Komeda był, może inaczej zacznę, dobrze, w Polsce jeszcze przed wyjazdem Komedy, jeszcze w latach, koniec lat 50., 60., prawda, początek lat 60. było zupełnie przewrócenie hierarchii. Tym najbardziej popularnym człowiekiem w Polsce był Marek Chłasko. On już był wtedy uznany za wielki, wielki talent literacki, prawda, że on już wyszły jego pierwsze książki i brylował, tak, prawda, był królem życia. A Roman Polański w tym momencie był kończył studia, był tak na dobrą sprawę, był asystentem Wajdy, asystentem Munka, ale jeszcze nic nieznaczącym reżyserem, dobrze się zapowiadającym, ale jeszcze nieznaczącym. A Krzysztof był po środku, bo już był uznanym muzykiem jazzowym. Jak w Los Angeles to się wszystko dokładnie odwróciło. Polański był na czubku świata, Krzysztof był ciągle tym wspaniałym jazzowym, wspaniałym kompozytorem, który pracował z Polańskim. Marek Chłasko był nikim. Do tego jeszcze była cała grupa innych ludzi, jak Marek Niziński na przykład, który nie,
aspirował, prawda, do bycia artystą, ale alkohol mu w tym przeszkadzał. Był Wojtek Frykowski, prawda, którego z Polańskim i z Komedą łączyły bliskie stosunki, bliska przyjaźń jeszcze z Polski. I to musimy pamiętać, że pierwszy film zrobiony poza cenzurą, za prywatne pieniądze w Polsce, to był film Polańskiego Ssaki, sfinansowany przez Wojtka Frykowskiego, z pieniędzy jego ojca, rodziny Frykowskich. Także to były bardzo takie fajne układy, ale i była cała grupa ludzi, którzy po prostu był Jerzy Abratowski, który w Polsce był wielkim kompozytorem i zupełnie nieznanym w Stanach. On w zasadzie komponował, ale to nigdzie się nie ukazywało. Także żył z tego, że grał w kościele na organach. I Krzysztof w międzyczasie rozstał się ze swoją żoną, która była w Polsce. Nigdy z nią nie wziął rozwodu, ale rozstał się, miał inną kobietę już w tym momencie, taką izraelską aktorkę Elanę Cooper, a w tym wszystkim jeszcze była oczywiście moja siostra, która była wtedy partnerką Marka Nizińskiego, także to się wszystko kręciło w takim kółeczku, prawda, ja jako jedyny pracujący, jako jedyny niepijący, bo ja mam alergię na alkohol w każdej formie, to byłem tym, który ich przywoził i odwoził z różnych przedziwnych miejsc, jak na przykład stacja policji w Hollywood i tak dalej. I tak się zdarzyło, że właśnie na Columbus Day, czyli święto, mój szef dał mi pół dnia, powiedział, że mogę tylko pracować pół dnia. No i ja pojechałem wtedy, a wtedy wszyscy się zebrali u Krzysztofa właśnie na Oriol Lane. To musimy sobie wyobrazić tak, że wyobraźmy sobie taki maleńki półwysep, prawda, na skarpie, tak. Coś takiego. I tam jest dom, który jest w kształcie litery L, a z basenem, który jest między domem a tą skarpą. No i taki wybieg, prawda, jeszcze jest. I jak ja tam przyjechałem, to już była godzina, nie wiem, czwarta chyba, coś takiego. To już tam oni już byli wszyscy weseli, ubawieni, butelki po stolicznej, po piwie, ale Marek Chłasko był w jakimś takim paskudnym nastroju i zaczął coś kłócić się z Abratowskim bodajże i mówi, że on przyjechał do Hollywood pisać scenariusze, on pisze te scenariusze, prawda, a Roman ich nawet chyba, Roman je odrzuca. I Jurek Abratowski powiedział, bo ty je piszesz po polsku. Na co Marek powiedział, tak, a co Romek nie czyta po polsku? Na co znowu Abratowski mu odpowiedział, prawda, że i to jest ten moment, kiedy ja dosłownie tam jestem może 5 minut, nie więcej. Rozumiem. I on mówi do niego, mówi, tak, ale Romek czyta, ale studio nie czyta. Nikt nie będzie tego tłumaczył. No to Marek Niziński to przetłumaczy, prawda? I w tym momencie przyjechał Wojtek Frykowski ze swoją kobietą z Gibby Folger. A Wojtek wtedy pracował przy rozbieraniu dekoracji, bo to była jedyna praca, którą Polański mógł załatwić, która nie podlegała związkom zawodowym. I Marek Chłasko się zwrócił do Wojtka Frykowskiego i mu powiedział właśnie, mówi coś, zaczął znowu narzekać na to, że Romek nie czyta, i Wojtek coś go był w złym humorze i powiedział, Marek, przestań być pasożytem. I Marek Chłasko się rzucił na Frykowskiego wtedy. No i wtedy dziewczyny znowu po prostu się weszły między nich. Tak, zaczęły bronić, rozdzieliły ich. A Krzysztof w tym momencie, on nie lubiał konfliktów. On był taki spokojny, cichy, on nie lubiał konfliktów, nienawidził tego. I on przeszedł na taką ścieżkę, była taka ścieżka wybrukowana płaskim kamieniem takim, na drugą stronę, także był między basenem a skarpą. Prawda? I tak przeglądał się tej scenie. I w tym momencie Marek Chłasko pobiegł do, jakby szukał nowego alianta, sojusznika,
przebiegł dookoła basenu i chciał zarzucić Krzysztofowi rękę na ramieniu i powiedzieć: Krzysiu, powiedz mi, że nie jestem pasożytem. I z naszej pozycji to było bardzo dziwne, bo nagle zorientowaliśmy, że Marek stoi, a Krzysia nie ma. A to nie jest żadna tajemnica. Krzysztof był ułomny. On miał jako dziecko, jako 6-7-letnie dziecko, przeżył Hajne Medinę i utykał na jedną nogę. Nie miał mięśnia w prawej nodze. I widocznie jak Marek chciał mu zarzucić rękę takiego Nelsona mu założyć, Krzyś zrobił unik i spadł. I się sturlał z tej skarpy. Ta skarpa nie była pionowa, ale była bardzo stroma. Czyli tu nie ma mowy o agresji, nie ma o pchnięciu, prawda? Uderzeniu. Nie, to była głupota w ogóle, bo tak naprawdę to, co się potem stało, było jeszcze gorsze. Bo tak, Marek, to myśmy podbiegli do Marka i Marek Chłasko się jakoś strasznie dziwnie w tym momencie zachował, bo nagle zaczął szczekać. Zaczął zająć, Krzysiu, już po ciebie idę. No jakby się poczuł, nie wiem, psem Bernardynem, cholera wie, no nie wiem. I zamiast przejść przez dom, wyjść przez podjazd do domu, wejść z ulicą, a Krzysztof leżał w tym momencie na asfalcie, bo to była część ulicy już, to była część Oil Lane. I tam nie było chodników, ale tam był asfalt, a obrzeżony taką kostką belgijską. I Krzysztof tam leżał i dochodził już do siebie. To Marek zamiast obejść to, usiadł na tyłku i zjechał w dół po tej skarpie. Po czym wziął Krzysia, a Krzyś był, różnica wzrostu to była poważna w każdym razie. Krzyś mu sięgał mniej więcej do ramion, a Marek był wysoki i wtedy już był roztyty, był duży bardzo. I on złapał Krzysia i zupełnie jak worek kartofli zarzucił sobie go na ramię, także głowę miał, także pupa była do przodu, nogi do przodu, a głowa była z tyłu. I Marek, i zamiast znowu pójść po asfalcie spokojnie pod górkę, dojść do domu, Marek zaczął się wspinać po tym wzgórzu. I wtedy moja siostra podniosła wrzask i przybiegła Elana i żeby Marek go zostawił mnie. A Marek mówił, to ja pod Jasną Górę w Częstochowie na kolanach wchodziłem, to ja pod taką to nie wejdę. I doszedł do połowy. Nie wiem, może nas dzieliło pół metra, no, żeby złapać ich jakoś, gdyby podał rękę. Nie, a to była piaskowa taka skarpa. Puściło mu po prostu. Ja się obsunął i spadł na Krzysia. I Krzyś był pod nim. Także Marek spadł i wtedy Krzysztof stracił przytomność. Ale potem jak się jakoś się ocknął, także jak ja pojechałem do domu, to potem słyszałem, że podobno wezwano pogotowie. Nigdy nie znalazłem żadnego dowodu na to, prawda, ale jak ja jechałem do domu, to Krzysztof już był normalny, takie dosyć, miał może podbite oczy. Romek Polański zawsze mówił, że jak Krzyś na drugi dzień przyszedł do studia, to miał oczy jak panda. Rozumiem. Że miał ten. I tak to się stało. I potem, prawda, Krzysztof wtedy już pracował nad następnym filmem, który się nazywał The Riot, ale narzekał na bardzo częste bóle głowy. Ale on był na tyle jeszcze w dobrej formie, że myśmy pojechali na narty do Mammoth, potem pojechaliśmy jeszcze raz na narty do... Niesamowite. Do Idlewild. Do Big Bear ale wtedy myśmy mieli takiego doktora, który się nazywał Roman Gabor, ja nie wiem, czy on żyje, czy on nie żyje i tutaj to wracam do tego, od czego pan zaczął, że wtedy to był okres, kiedy w Stanach, w Kalifornii szalała grypa z Hongkongu. I doktor Gabor po prostu Krzysiowi mówił, słuchaj, no masz grypę, no co, boli cię głowa, weź aspirynę. I on brał tą aspirynę. I potem w dzień przed Bożym Narodzeniem zadzwonił do mnie Marek Niziński. I mówi, Andrzej, Krzyś mi się daje przez ręce. To ja mówię, natychmiast weź go na pogotowie. On mówi, nie mogę, jestem w dupę pijany, jak nas zatrzymają, nikt nie dojedzie na ten. A to ci chłopcy mieli pozabierane prawa jazdy, już mieli tych mandatów za...
Także ja mówię, dobra, czekaj, przyjechałem i to zajęło mi 15 minut. Zabrałem Marka z Krzysztofem i zawieźliśmy go we dwójkę do Midway Hospital na San Vicente w Los Angeles. Krzysztof był jeszcze na tyle silny, że wyszedł, zaparkowaliśmy na parkingu, on przeszedł ten przez cały parking, weszliśmy do doktor Gabor już tam nas czekał i potem on go przeegzaminował, znowu nic nie znalazł a przed, dosłownie przed drzwiami, po drugiej stronie tego korytarza była taka ławeczka i myśmy z Markiem siedzieli tam, Nizińskim i Krzyś przyszedł i usiadł między nami i nagle zobaczyłem, że się robi biały jak ściana. Oczy mu zaczynają jakoś dziwnie krążyć, prawda, i leje się z niego pot. Wtedy coś mnie tknęło i zapytałem go, Krzysiu, a czyś ty im powiedział, że miałeś uraz, że walnęłeś się w głowę wtedy w październiku? A on popatrzył tak na mnie już takim okiem lekko jakby odpływający, powiedział, Andrzej, przecież oni są lekarze, oni się dokapują. To były jego ostatnie słowa. Niesamowite. I myśmy wtedy podnieśli wrzask. Marek pobiegł do Marek mówił dużo lepiej po angielsku niż ja. Pobiegł do Gabora, do doktora Gabora. Prosto z tej ławeczki Krzysztofa wzięto na salę operacyjną i się okazało, że on ma skrzepy w mózgu, że miał po prostu wtedy... Wylew. To nie był wylew, to była ta kontuzja. To było to wtedy, jak uderzył głową, tak. Gdyby oni to rozpoznali od początku, to dawanie mu aspiryny, która rozcieńcza krew, to jest najgorsza rzecz, którą można w takiej sytuacji zrobić. Pogarszająco. Tak, także i tak się stało niestety. No i od tej pory już Krzysztof nie odzyskał przytomności. Oni mu pod ciśnieniem wyssali te skrzepy, ale uszkodzili mózg. Także on miał prawą stronę miał sparaliżowaną, prawą rękę i prawą nogę. Leżał w szpitalu od Bożego Narodzenia od tego dnia do wyjazdu na krótko przed, nie, nawet to było parę dni po Wielkanocy, bo Wielkanoc była wcześniej, w 69 wtedy. I 5 dni po przyjeździe umarł w Warszawie. Także nawet z tego co wiem, nawet nie było dla niego pokoju tam. Rozumiem. Ale na Lindleya. Dokładnie 23 kwietnia. I tutaj, panie Andrzeju, proszę powiedzieć mi dalsze losy, jeśli chodzi o Marka Chłasko, bo no tak dziwny zbieg okoliczności, 2-3 tygodnie, no troszeczkę dłużej, 6 tygodni później, prawda? Tak, i Marek się zaczął, w ogóle to była taka straszna seria w ogóle, dlatego że Marek się zaczął kiedyś na przykład o coś już bardzo późno, nie wiem, 2-3 w nocy, nagle przyjechał do mnie do domu, zaczął się dobijać, ja otworzyłem mu drzwi i Marek mówi, Andrzej, powiedz mi, że to nie ja zabiłem Krzysia. On miał straszne wyrzuty sumienia z tego powodu. No ale w tym momencie akurat jego losy zaczęły się spełniać, bo wtedy sprzedał scenariusz, który miał być realizowany w Izraelu i wtedy bodajże w lipcu pojechał 6 tygodni chyba minęło i pojechał do Monachium, żeby się jeszcze zobaczyć ze swoją byłą żoną, ale kobietą, która nadal go kochała, czyli Sonią Ciman, i wtedy w Los Angeles się dowiedzieliśmy, że nie żyje. Niesamowite. Po czym zresztą najdziwniejsze było to, że w tym wszystkim nagle zaczął wariować Marek Niziński, który tłumaczył Marka Chłaskę na angielski. Nagle zaczął żyć jak Marek, a Marek w ogóle był przedziwnym stworem, bo na przykład u niego w mieszkaniu w Hollywood nie dopuszczał światła dziennego w ogóle. Okna były zasłonięte albo kocem, albo czarną takim kartonem. I nagle Marek Niziński powiedział, że Marka Chłasko duch w niego wstąpił, zasłonił wszystkie okna. Parę lat później też popełnił samobójstwo. A w tym wszystkim jeszcze był Wojtek Frykowski. No właśnie. Który niedługo po śmierci Marka Chłaski, zresztą i po śmierci Krzysia, przyszedł do mnie i
nagle mówi, mam ci coś do pokazania. Ja mówię, no to pokaż. No, mówi, to wyjął zdjęcie ze swojego ślubu z Agnieszką Osiecką. I świadkami na jego ślubie z Agnieszką Osiecką był Krzyś Komeda i Bogumił Kobiela. Mówi, popatrz, mówi, Bobka już nie ma, mówi, Krzysia już nie ma, ja następny. I on był następny. Dokładnie 9 sierpnia i tutaj jesteśmy od samego początku w opowieści Dziecka Rozmery, prawda? Tego motywu muzycznego. No, Dziecko Rozmery, Rozmery's Baby wtedy, to już był ten moment, kiedy zaistniało 25 wersji i wszystkie, czy może 27, już nie pamiętam. I te wszystkie, i to także, gdzie się nie nastawiło radio, to leciała kołysanka z Rozmery's Baby, kołysanka z Rozmery's Baby. Są bardzo śmieszne, bo kiedyś pojechałem, jak pojechaliśmy do Big Bear z Krzysztofem, to on miał takiego niebieskiego Mustanga od kabriolet. Także pojechaliśmy tam i Krzysztof prowadził, a on lubił jeździć szybko. Prawda? Zatrzymali nas za szybką jazdę i na takiej krętej drodze. No i Krzysztofa i podszedł policjant, prawda, wylegitymował Krzysztofa, a on miał, tak jak ja, mieliśmy wtedy te międzynarodowe prawa jazdy w 7 językach, tylko nie po angielsku. I ten policjant zgłupiał, prawda, i mówi, że przecież jest zakaz szybkości, na co Krzysztof zaczął z nim tym swoim słabym, dosyć angielskim tłumaczyć mu, że zakaz obowiązuje tylko do następnego znaku, a następny znak już dawno był, a ten znak to wcale nie był na temat szybkości, tylko na temat zwężenia drogi. I w tym momencie, a ten policjant już zaczął wypisywać mandat i w tym momencie nagle w radiu słyszę, że grają Rozmary's Baby. To ja nastawiłem, wtedy przekręciłem gałkę na cały regulator i ten policjant patrzy na mnie, co ja robię, ja mówię, to jest jego muzyka, ty słuchasz jego muzyki. On mówi, tak? No to mówi, to poprosił autograf i już mu nie dał mandatu. Także udało nam się wtedy. No ale właśnie, panie Andrzeju, jak to tragiczne, wszystko zapętliło się tam, no, jak w pętli. Tak, prawda? To było w ogóle, i to było pokolenie, które odchodziło, ten przedział wieku było od 35 do 37, do 38 lat. Niesamowite. Tak, przeżyli wojnę, wyrwali się z tej zapyziałej komunistycznej szarej Polski po to, żeby, prawda, gdzieś umierać, ginąć, popełniać samobójstwa w dalekiej Kalifornii. Niesamowite. Proszę powiedzieć mi o to, co działo się z Romanem Polańskim, bo też był pan blisko wtedy z nim, prawda? Z Romanem było, znaczy już mówimy o nocy, kiedy o Sharon Tate, tak? Tak, bo już. Tak. No, ale to już chyba wspominałem w zeszłym tygodniu, że w Los Angeles wtedy był profesor Stanisław Wolf, tak, który organizował Amerykański Instytut Filmowy. I również przyjechał na urlop mój ojciec z Niemiec. I już minęło te 3 tygodnie i ojciec miał wracać do Frankfurtu, bo ojciec osiadł w Niemczech. I Sharon, która ojca znała z Londynu jeszcze, zorganizowała taki obiad pożegnalny dla niego. I to była środa. Była środa wieczór i na tym przyjęciu właśnie była moja siostra, była moja ówczesna narzeczona, potem był ojciec, był profesor Woll, właśnie był Wojtek Frykowski, była Gibby Folger, bo mieszkaniem, domem zajmował się pod nieobecność Pomańskiego i Sharon, prawda, mieszkali tam właśnie Frykowski z Gibby Folger. A jak Sharon przyjechała po to, żeby rodzić, ona chciała, żeby dziecko miało nie, amerykańskie obywatelstwo, także oni tam mieszkali we trójkę. I jak już po obiedzie, jak żeśmy się żegnali, to Sharon powiedziała do nas, słuchajcie, przyjdźcie w piątek, będzie Jay, będzie, prawda, będzie fajnie, albo coś pójdziemy zjeść, albo coś upichcimy, popływamy trochę w basenie. No bo była niesłychanie ciepła, serdeczna, taka cicha,
zupełnie nie taka, jak ją Tarantino pokazał teraz. I tak żeśmy się pożegnali, że wpadniemy w ten piątek wieczór do niej, prawda? Ja po pracy odebrałem profesora Wola, który mieszkał na Havenhurst, i jedziemy do, tak zgodnie z umową, jedziemy do Sharon na obiad czy na cokolwiek tam, na ten podwieczorek. Nagle profesor Woli, zresztą moja siostra była ze mną, i profesor Wol nagle mówi: Andrzej, mówi, a po co my tam jedziemy? Mówi, przecież oni są tacy nudni. Mówi, przecież Wojtek się znowu będzie chwalił, bo rzeczywiście, mówi, tym swoim głupim Coltem, bo Wojtek kupił takiego niklowanego Colta i w środę wieczorem, jak żeśmy siedzieli wszyscy na zewnątrz, strzelał w powietrze po prostu i myśmy się śmieli, że jeszcze jakiegoś nietoperza ubije. I on mówi, po co my tam jedziemy? Ja powiedziałem, panie profesorze, ja jestem tutaj pana kierowcą, także jeżeli oni są tacy nudni, nie chce pan jechać, zawracamy, odwiozę pana do domu i nie ma problemu. No i nie, no już jedziemy w tą stronę, mówi, dojeżdżaliśmy dosłownie do Benedict Canyon i on mówi, słuchaj, wiesz, jest dzisiaj przyjęcie u Bronka Capera też jesteśmy zaproszeni, pojedźmy do Bronka, tam, mówi, a jak po przyjęciu, jak będziemy jeszcze mieli trochę siły, to zajrzymy do Sharon i prawda, i do nich. A J.C. Brink to był narzeczony Sharon, zanim poznała Romka. I zresztą to była duża przyjaźń między Polańskim Sebringiem, który był słynnym zresztą fryzjerem, i Sharon. No ale jak się jechało do Capera, to od Capera już nie było siły. Po prostu myśmy chyba skończyli gdzieś koło drugiej nad ranem. Nikomu nie przyszło do głowy, żeby jeszcze do Sharon wstąpić. No ale, a mój ojciec wyjechał w czwartek. Także ojciec wyjechał w czwartek przekonany, że my w piątek jesteśmy właśnie tam u Polańskich. I myśmy zawiozłem profesora Wola, przyjechałem do domu, poszliśmy spać i nagle gdzieś godzina, nie wiem, 6 rano, coś takiego, dzwoni telefon, obudził nas, dzwoni ojciec cały rozhisteryzowany, krzyczy na mnie, mówi, gdzie ty jesteś, to ja mówię, co znaczy, gdzie jestem, rozmawiasz ze mną przez telefon, jest przywiązany do ściany, jestem u siebie w mieszkaniu, o co ci chodzi? A mówi, gdzie jest dzitka, moja siostra? Ja mówię, śpi, obudź ją. Ja mówię, po co? Ja chcę usłyszeć jej głos. No to obudziłem moją siostrę. Ona była niezadowolona. I wtedy dopiero się dowiedzieliśmy, że w Europie już podano w wiadomościach, a to jednak jest 9 godzin różnicy między Kalifornią a Europą, że właśnie Sharon nie żyje, Wojtek nie żyje, Gibby nie żyje, J.C. Brink nie żyje, prawda? Jeszcze jakieś dziecko, które, znaczy ja wiem dziś, jak on się nazywał, ale wtedy mi to nic nie mówiło, to był jakiś obcy chłopak. No i wtedy oczywiście zrobiło się coś takiego, że ojciec mówi, nie odchodź od telefonu, mówi, potem ja zaraz do ciebie zadzwonię. On zadzwonił do mnie i powiedział, że za chwilę Romek do mnie zadzwoni. Wtedy Polański do mnie zadzwonił z Londynu i podał mi numer do, jeszcze pamiętam, że ten sierżant Brown się nazywał, numer na policję, bo się okazało, że byliśmy ostatnimi, oni wiedzieli, że widzieliśmy ich żywych. No, moja siostra przyjechała policja i zawiozła mnie tam na Cielo Drive i musiałem identyfikować zwłoki. Także zresztą tamte oni już wiedzieli, kto był kto. To nie była żadna jakaś tajemnica, tylko chyba chodziło o potwierdzenie. No i potem drugi raz jeszcze musiałem Wojtka Frykowskiego, prawda, identyfikować, jak przyjechał Kajtek, jego brat z Polski, ale to już ciało było w kostnicy, także to zupełnie. Także tak. No. Przykre. Przypadki. Tak, bardzo tak, przykre. To korzystając, że mamy jeszcze troszeczkę czasu, może jednak bym postarał się jakoś dyplomatycznie przejść w nieco bardziej sympatyczne klimaty i zapytać pana o rolę muzyki, bo no, samo się nasuwa. Mówimy o Krzysztofie Komedzie i przecież te słynne filmy, no, chociażby Niewinni Czarodzieje, Nóż w Wodzie, Do widzenia do jutra. To potęga, gigantyczny obraz, fantastyczni aktorzy, przepiękne kobiety, ale muzyka. Ta muzyka, prawda? No, ale muzyka właśnie i ta muzyka, prawda, to jest
to jest coś, o czym się tak już mało no właśnie. Dzisiaj ani mówi, ani nie mówi, nie myśli. Panie Andrzeju, tak. Pozwoli pan, że zadam to pytanie, bo mówiąc o Tarantino, no, jeśli chodzi o jego produkcje, są lepsze i gorsze, tak to nazwijmy, ale no, pewnego razu w Hollywood, no, chyba słabszy film, tak nazwijmy, może pan się nie zgadzać ze mną, ale no, muzycznie, jednak on wypełnia, ta ścieżka jego dźwiękowa jest bardzo intrygująca, prawda? I czy dzisiejsi wybitni twórcy kina właśnie nie zapominają o muzyce? Dlaczego kiedyś ta muzyka była tak bardzo perfekcyjnie dopasowana do obrazu, intrygująca? Kochaliśmy to, kupowaliśmy płyty ze ścieżkami dźwiękowymi. Nie zawsze kojarzymy film, obraz aktorów z muzyką. Dzisiaj straciła nagle znaczenie? Ja myślę, że wszystko się zmieniło i to się zmieniło chyba od lat 80. Ale ja bym chciał wrócić do, skoro wymienił pan nóż w wodzie. Musimy pamiętać w ogóle też, o jakich czasach mówimy. W kinematografii obowiązywały pewne kanony, które były podporządkowane partii i cenzurze. Tak. Także robiono filmy prawda, o dzielnych partyzantach, o budowie socjalizmu, o odbudowie, o ciężkich losach. O ciężkiej pracy dyrektorów. Tak, dokładnie. A muzyka była bardzo taka, była tradycyjna, które pisali ją, prawda, Szpilman, inni. I Krzysztofa... W zasadzie to już jeszcze wcześniej dwa lata, prawda, ale dwóch ludzi z szafą, ale to był krótki metraż. Natomiast Nóż w wodzie to był pierwszy w Polsce film, który był w ogóle, który miał całą oprawę muzyczną opartą na jazzie, jazzową. Tak. I to jeszcze sprowadzono przecież ze Szwecji, czy z Danii, już nie pamiętam, ze Szwecji zdaje się. A znakomitego co on był, saksofonista, czy trąbkarz, już nie pamiętam, Fort Burnt. I także Krzysztof był pod tym względem też pionierem w Polsce, prawda, że pierwszy film z jazzowym podkładem muzycznym to był właśnie Nóż w wodzie jego. Ale ja myślę, że w ogóle się bardzo, bardzo świat się zmienił. Świat się zmienił gdzieś w latach, w połowie lat 80. w okresie prezydentury prezydenta Reagana. Kiedy jakość przeszła w ilość, kiedy on był tym, który przestały się liczyć, prawda, jakieś osiągnięcia artystyczne, zaczęło się liczyć, ile masz pieniędzy w banku. Jakoś od tej pory specjalnie jakichś wielkich, prawda, na przykład pisarzy na skalę, nie wiem, Steinbecka, Faulknera czy Johna Dos Passosa już nie wyprodukowaliśmy, natomiast jest bardzo dużo bardzo zamożnych, prawda, pisarzy, którzy sprzedają mnóstwo książek, jak to jak prawda. King, Grisham, prawda. Tak. Także to trochę ubolewam nad tym, dlatego że czasy były ciekawsze wtedy. Ale proszę powiedzieć mi o takich niezależnych twórcach. Wykorzystam ten moment. Jim Jarmusch, który również ta muzyka, jak u Tarantino, który nieco, nie wiem, moim zdaniem pod wpływem Jima Jarmusza tak dopasowuje te utwory muzyczne w swoich filmach. No, ale to dzisiaj już, prawda, dzisiaj mamy taki zalew informacji. Kiedyś muzyka z filmu, na przykład Kaper wydawał płyty, prawda, z muzyką z każdego filmu i to był ewenement, dlatego że tego nie było, że to było coś nowego, coś się pokazało, powstawały nowe long playe, była nowa technologia, ta technologia prowadziła, potem się zaczęły pokazywać kasety, prawda, potem były te 8-tracks tak zwane, potem były A teraz to się technologia przeszła po prostu, żyjemy w ogóle w okresie zalewu informacji. Tak. Information overload, sensory overload. I tak naprawdę nie mamy już ludzie chodzą do kina z zupełnie innych powodów w zasadzie. Zupełnie, prawda, są jeszcze kinomani, ale już dzisiaj to po prostu świat się zmienił.
I dzisiaj muzyka filmowa istnieje z dwóch powodów. Znaczy ma nie tyle istnieje, co ma dwie funkcje. Jedna to jest, prawda, że albo ma coś ilustrować, tak albo ma do czegoś prowadzić, stwarzać nastrój. Element grozy. Element grozy, tak. Dzisiaj, prawda, przy tym rozwoju technologii i komputerów i wszystkiego, ona się stała bardzo podrzędna. To już nie jest... Spłaszczona. Tak, ona już ma ograniczoną funkcję, rób to, co chcesz. Dzisiaj nie ma tego, na przykład bardzo rzadko się zdarza, żeby orkiestra grała w studio. Dzisiaj siada kompozytor, sam sobie składa ścieżka po ścieżce, wszystko, prawda, wszystko dostarcza do domu w zasadzie. Ale ja nie jestem specjalistą od muzyki. Ja mam, może chodziłem do po południu do szkoły muzycznej, ja mam jakąś dużą tremę z kompozytorami. Zawsze patrzę na nich jak na bogów. I nie jestem za dobrym, nie umiem się z nimi dobrze komunikować, prawda, do tego stopnia, że na przykład przy moim ostatnim filmie musiałem, prawda, dopiero z trzecim kompozytorem znalazłem jakiś język, że mogliśmy się porozumieć. Ale świat się po prostu bardzo zmienił. Tak? Niestety, i to nie na lepsze. Tutaj, panie Andrzeju, nie ukrywajmy, że takim no, dość smutnym akcentem, bo muzyka arcyważna jest i mam nadzieję, że w kinie niezależnym pozostanie na długo, na zawsze, do końca i jeden dzień dłużej. Mam taką nadzieję. Za dzisiaj serdecznie panu dziękuję. Niestety ja również, tak. Nie wypełnimy, my nie zdążymy już zagrać obiecanego utworu Nim stanie dzień. Ale chociaż kilka taktów na pożegnanie. I panie Andrzeju, serdecznie dziękuję. I do usłyszenia za tydzień. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Do miłego. Kłaniam się. Panie i panowie, wyjątkowy trębacz, wyjątkowy wokalista i wyjątkowy kompozytor. Chociaż kilka taktów Krzysztofa Komedy do słów Agnieszki Osieckiej. Nim stanie dzień. Przez łzy znowu do tańca ktoś zagra nam, może już za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. This is AM 910 WRKL, New City, New York.